Pan Cezary Rudnicki we wkładce do miesięcznika Radio Elektronik w 92 roku w listopadzie donosił, że mini płyta, mini disk znajdzie się w sklepach w Japonii w listopadzie tegoż roku, a w grudniu w Europie. I była to informacja od Sony Europe International, podana na konferencji prasowej poświęconej mini płytom i ich odtwarzaniu, czyli technice mini disk. W konferencji tamtej wzięli udział szefowie firmy Noro Ohoga, czyli naczelny dyrektor z Japonii, oraz inżynierowie, którzy opracowali ów format. Na tej konferencji padły takie słowa, że blisko 80% właścicieli odtwarzaczy cyfrowych słucha ich wyłącznie w domu, natomiast w samochodzie używa normalnych magnetofonów na kasety magnetyczne. Ta technika miała umożliwić wyjście z domu z muzyką o wysokiej jakości i tworzenie własnych programów. Czy firmie Sony udało się spełnić te szumne zapowiedzi? W pewnym sensie tak, ponieważ format mini disk jako przenośny odtwarzacz typu Walkman rozpowszechnił się dość mocno i najbardziej w Japonii, w Europie też dość znacznie. Ale w 92 roku nikt nie przewidział ekspansji internetu i formatu MP3. Mini disk Sony model MZR90. No i nie uruchamia się. Jest w środku i bateria i to naładowana, bo przed chwilą ją ładowałem, ale tu mamy śnieć. Czyli będzie trzeba otworzyć go i wyczyścić. Po lekkim oczyszczeniu coś tam reaguje, ale mówi low bat. Czyli akumulator jest do wymiany. Ale i tak otworzymy całe urządzenie, żeby sprawdzić, jak wygląda i czy nie trzeba czegoś tam naprawić. No cóż, akumulator będzie trzeba kupić nowy. Użytkownik nie ma zasilacza, więc także trzeba będzie skombinować jakiś zasilacz. I gdzie to jest? Tu. Z takim wyprowadzeniem, tym żółtym. I na 3 V. Tutaj te dwa styki to jest do podłączenia zewnętrznej baterii 1,5 V. I tak podczas oględzin tego minidiska zauważyłem, że brakuje mu śrubki. Będzie trzeba dokoptować taką śrubeczkę przy montażu ponownym. Będziemy go rozbierać tylko po to, żeby sprawdzić, czy nie ma zaśniedziałego styku pod pokrywką baterii, który jest tutaj z tej strony. Spróbowałem naładować akumulator w takim urządzeniu. Jest to typowa marketówka za 20 zł. I akumulator w jakimś tam stopniu udało się mu naładować. I urządzenie się uruchomiło. Działa. Niestety podczas pracy dosyć głośno zgrzyta, jeżeli przeskoczymy do następnego utworu. No słychać. Będzie trzeba jednak co nieco przesmarować, więc rozbiórka tego urządzenia jest konieczna. Najważniejsza cecha minidiska to miniaturyzacja, bo na płycie średnicy około 6,5 cm można nagrać 74 muzyki, a w późniejszych czasach i nawet 80 minut muzyki. Jak tego dokonano? Wykorzystano specjalną technikę służącą zagęszczaniu zapisu, czyli zwykłą kompresję. Ta technika nazywa się ATRAC, Adaptive Transfer Acoustic Coding, i
Technika ta wykorzystuje zjawisko wynikające z psychofizjologii słuchu, jak na przykład próg słyszalności i efekt maskowania. Próg słyszalności jest najmniejszy dla tonów, czyli tutaj, gdzieś mniej więcej w tym miejscu, o częstotliwości 4 kHz. I takie tony są najlepiej słyszalne przez człowieka. I jeżeli przyjrzymy się analizie składowych częstotliwości zapisywanych dźwięków, wyodrębnia się te, które leżą poniżej progu słyszalności. I tu mamy próg słyszalności, tą ciemniejszą część tego wykresu. I na tym rysunku widzimy przedstawione graficzne widma częstotliwości sygnału oryginalnego i po przejściu przez koder ATRAK. Składowe o amplitudach leżących poniżej, na przykład ta oraz te, poniżej progu słyszalności, są wyeliminowane z oryginalnego sygnału i Sony twierdziło, że bez utraty jakości. Wykorzystano także efekt maskowania, a polega on na tym, że niemożliwe jest usłyszenie dwóch tonów, silnego i słabego, leżących bardzo blisko siebie, czyli o podobnych częstotliwościach, niewiele się różniących. Składowe sygnału oryginalnego o małym poziomie, czyli na przykład taka, która jest maskowana przez sygnał o wysokim poziomie, leżący bardzo blisko, nie musi być zapisana w kodeku ATRAK. Sony twierdzi, że zapis taki umożliwia przekazanie muzyki bez utraty jakości. Czyli w rezultacie rejestracji podlegają tylko te częstotliwości, które są słyszalne. Cały sygnał akustyczny po przejściu przez koder ATRAK to tylko 1/5 danych cyfrowych, które są zapisywane na przykład na płycie CD. I okazuje się, że mini disk jest tak małym urządzeniem, że mieści się w dłoni. Ten jest modelem z 99 roku. W 92 roku były troszeczkę większe. Mniej więcej formatu starych Walkmanów na kasety magnetofonowe. Jako ciekawostkę podam, bo dotarłem do pewnych danych, że cena przenośnego odtwarzacza, takiego, który zapisywał i odtwarzał, to na początku kariery minidiska to było jakieś 1000 marek. Płyta miała kosztować jakieś 15 marek. Natomiast odtwarzacze bez możliwości nagrywania to 750 marek. Przy czym odtwarzacze tego typu, to jest przenośny odtwarzacz płyt kompaktowych, w tamtym czasie kosztowało od 200 do 400 marek. Czyli 600 marek za możliwość nagrywania na takim urządzeniu, 600 marek więcej. Tutaj widzimy porównanie wielkości tych dwóch nośników, jakim jest płyta kompaktowa CD i mini disk. Nie wiem, czy będzie widać. Chodzi mi o ten odcisk palca. Widać, że ktoś już próbował się z tym mini diskiem. Tu na baterii też widać odcisk palca. Czyli urządzenie było już przez kogoś reperowane. Na tym miedzianym fragmencie widać wyraźnie tłusty odcisk palca. Ciekawe, czy poprzedni serwisant zostawił jakieś niespodzianki w tym minidisku. Mam nadzieję, że nie.
bo może się okazać, że coś się zepsuł. Okazuje się, że komora baterii, czyli akumulatora, jest czysta za wyjątkiem tej blaszki tutaj od pokrywki baterii, więc pozostaje tylko przeczyścić mechanizm. O, to jest ta część, którą muszę przeczyścić, żeby przestało mi tak zgrzytać. I po zrobieniu zworki można śmiało wyjąć taśmę. Instrukcja nie wspomina ani słowem na temat smarowania, w związku z czym nie będziemy tego robić. Wyczyścimy tylko przekładnie. Tutaj widzimy schemat przekładni. Sposób jej rozmontowania. My to tylko przemyjemy alkoholem izopropylowym. Być może jakieś pruszka się tam znalazły na ślimaku. Zaraz to odwrócę, to zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj chcę pokazać z bliska, jak wygląda głowica magnetyczna do zapisu. To jest ta część. Natomiast na dole, to wszyscy to znamy z odtwarzaczy kompaktowych, to jest głowica laserowa do odczytu. Ona w czasie zapisu podgrzewa miejsce na płycie punktowo do punktu Curie i następuje przemagnesowanie polaryzacji za pomocą tej głowicy magnetycznej i po ostygnięciu miejsce na płycie zachowuje daną polaryzację dla zera lub jedynki. W tym miejscu mamy jeszcze jeden silnik z jakimś mechanizmem, a służy to po prostu, o, tu mamy dźwignię, i służy to po prostu do domykania tej klapy od płytki. Jak ją zamkniemy, mechanizm po sygnale z jakiegoś czujnika nam po prostu tą klapkę domyka. Układ odczytujący w minidiskach jest układem uniwersalnym. Jego głowica przystosowana jest do odczytu płyt magneto-optycznych, czyli tych do zapisywania, i płyt optycznych, czyli tych tłoczonych w manufakturach. Płyty nagrane fabrycznie są odczytywane identycznie jak w przypadku płyt kompaktowych. Strumień promieniowania z lasera o mocy około 0,5 mW trafia na powierzchnię płyty w pity lub landy i w zależności od tego, czy trafia na 0 czy na 1, to jest albo mocno skupiony i odbity od powierzchni, płyty, albo rozproszony, jeżeli wpada w zagłębienie, i w tym momencie ilość światła odbitego jest mniejsza. W przypadku płyt magneto-optycznych dekodowanie 0 i 1 odbywa się na zasadzie polaryzacji światła. Polaryzacja jest przesunięta o 90 stopni. W zależności, czy mamy do czynienia z zerem, czy z jedynką. I dalej. Odpowiedni układ odczytu, czyli głowica odczytująca, rozpoznaje na zasadzie skupienie polaryzacji światła z lasera. Sygnał trafia na powierzchnię płyty. To jest taki rodzaj lustra weneckiego. Lustra weneckiego dla naszego oka. Po prostu laser potrafi przejść przez tę powierzchnię. Natomiast z powrotem już odbija się od powierzchni. Trafia na soczewkę do rozdzielacza optycznego. Jest to taki polaryzator. I do jednego lub do drugiego fotodetektora. Następnie w przypadku sygnału z płyty optycznej mamy sumator sygnału, a w przypadku płyty magneto-optycznej mamy wzmacniacz różnicowy. I tak po kolei laser wysyła wiązkę i w zależności od tego, czy trafiamy na 0 czy na 1, mamy odpowiednio spolaryzowane światło. Odbija się ono od powierzchni płyty, trafia przez soczewkę na rozdzielacz optyczny i w zależności od tego, jaką mamy polaryzację światła, trafia nam albo na detektor 1, albo na detektor 2.
Oba fotodetektory dają sygnały proporcjonalne do mocy padającego na nie promieniowania. Ponieważ znaki kątów skręcających polaryzację światła są przeciwne, to do odtworzenia sygnału oryginalnego niezbędne jest zastosowanie wzmacniacza różnicowego. W przypadku płyty optycznej mamy do czynienia tylko z mocą odbitego światła. W związku z tym stosujemy tutaj sumator, bo sygnał pada na oba fotodetektory. I to jest pokrótce sposób odczytywania informacji z płyty minidisk. W minidisku zastosowano jeszcze jedną ciekawą rzecz, mianowicie układ antywstrząsowy. Jest to układ typu pamięciowego. Sygnał odczytywany z głowicy trafia do pamięci 1 mega i jest on odczytywany z prędkością 1,4 megabitów na sekundę. Buforowany jest w pamięci i z pamięci z prędkością 0,3 megabitów na sekundę trafia do detektora ATRAC, czyli to jest dekoder stratny. On przerabia nam sygnał z płyty na sygnał muzyczny, jeszcze cyfrowy. Trafia to na przetwornik CA, wzmacniacz CA, czyli cyfra analog. Wzmacniacz i przetwornik elektroakustyczny. Może być to głośnik, może być to mikrofon. Może być to także głowica magnetofonu analogowego. Czy pamięć się nie zapełni? Jest to też dosyć sprytnie rozwiązane. Mianowicie, jeżeli do pamięci załadowany jest odpowiednia liczba danych, układ odczytujący płytę zatrzymuje się i czeka na opróżnienie bufora. Działanie minidiska omówiłem w sposób ogólnikowy i skrócony. Zainteresowanych zapraszam na stronę minidisk.org. Są tam nawet poszczególne modele i użytkownik tego portalu może sobie sprawdzić. Proszę bardzo, informacje na temat minidiska. Nie będę tego wszystkiego czytał. Zainteresowanych odsyłam do strony. Powiem tylko, że jest to model wprowadzony w październiku 1999 roku. Skoro już mamy rozebrany ten minidisk, poszczególne elementy na tej płytce drukowanej, ona tutaj jest na wierzchu, już umyta. Tutaj mamy układ scalony, który nazywa się CXD2660GA. Jest to procesor cyfrowego sygnału, dekoder i encoder, shockproof memory controller, czyli zabezpieczenie antywstrząsowe. Także zawiera ATRAC, koder i dekoder, RAM 16-bitowy, Digital Servo Signal Processor, czyli obróbkę sygnału cyfrowego. Tutaj mamy układ scalony CXR701080 i ten układ scalony to jest kontroler całego systemu, czyli w nim zawarte są wszystkie polecenia do obsługi minidiska. Tutaj mamy jeszcze taki układ MPC18A20. Jest to Override Head Driver. Układ scalony zajmujący się laserem to jest ten MPC17A56. Steruje on cewkami od skupiania wiązki laserowej i także steruje on motorem od obrotu płyty, czyli spindle motor. Ten układ SN761056C to jest układ, który jest odpowiedzialny za wzmacnianie sygnału z głowicy odczytującej i naprawę błędu śledzenia ścieżki. Gdyby kogoś interesowało, jakiego rodzaju przetwornik cyfrowo-analogowy tutaj jest zainstalowany, to jest to AK4517BVQ. I to jest tylko sam przetwornik cyfra analog, analog cyfra. Dekoder i atraku był w tej kości tutaj, czyli tutaj mamy osobne w tym przypadku
przetwornik, cyfra analog i dekoder. Nie mamy tego w jednej kości, jak na przykład w tym minidisku. Jest to minidisk stacjonarny, także Sony. I chyba najważniejsza kość w tym układzie to jest to. Jest to MPC18A31 i zarządza ta kostka, ten układ scalony, zasilaniem całego minidiska. Na drugiej stronie płytki drukowanej mamy niewiele elementów. Plus do tego jakiś czujnik, przełącznik od zamknięcia pokrywy. A nic, tyle nagich zdjęć, nagich obrazków. Składam z powrotem urządzenie w całość i próbuję je uruchomić. Kwas akumulatora dosyć mocno nadwyrężył tą blaszkę, że nawet złocenie zeszło. Widać, niezbyt mocno się postarali z tym złoceniem, a szkoda. Podczas składania całości należy uważać, żeby te suwaczki znalazły się w przełącznikach, a nie na przykład obok. Dobrze, możemy to poskręcać, poszukać śrubek i sprawdzić, czy urządzenie będzie działało przez podpięcie do zasilacza. W tym pudełku mam stary aparat fotograficzny, którym niestety zepsuła się matryca i miałem nadzieję znaleźć tu odpowiednią śrubkę do tego Discmana i założyć ją w miejsce brakującej, ale niestety moje oczekiwania przyniosły mi tylko rozczarowanie. Nie posiadam takiej śrubeczki. Przykro mi bardzo. Będę musiał wymyśleć coś innego. Przypominam, że chodzi o to miejsce. Obok klapki baterii. No cóż, trudno. Pozostało założyć tą klapeczkę i sprawdzić, czy nasz minidisk będzie pracował. Dobrze, klapka założona, wkładamy baterię, open, i sukces. Podłączmy sobie jeszcze jakieś słuchawki. Mogą być te. Jeszcze raz. I jak słychać, coś tam brzęczy. Sukces! Urządzenie naprawione.
Nowka nieśmigana. Zrobię jeszcze małą próbkę audio dla tych, którzy będą chcieli posłuchać, czy są jakieś różnice między minidiskiem a oryginałem. A ci, którzy nie chcą sprawdzać, jak to brzmi, mogą zakończyć oglądanie w tym miejscu i przyjąć moje podziękowania za obejrzenie tego filmu. Do następnego razu i zapraszam na odsłuch audio.